jadą. Linia kurierska DPD. Co te posiłki dla zatrzymanych? A to nie są. Pomyliłem je z tą stacją właśnie. Światła w kształcie loga naczepy. Naczepa jest krony i te światła też są krony. Się świecą. Co nie wzbudza żadnej sensacji, żadnej stacji. No to na pewno nie. No tak, to w świetniku chyba sytuacja, że dziadek wziął, zniszczył samochód na obcej rejestracji, bo nie lubił obcy. Tak na ulicy czy pod jego blokiem? Na ulicy, na parkingu jakimś. Czy pod blokiem? Nie, gdzieś tam było na parkingu pojazd. No wtedy byśmy się witać z panem. Powinno unikać właśnie takich sytuacji, żeby tyle przed tobą, tyle za tobą. Na szczęście nie ma. A ja się bardziej boję idioty w osobówce niż kierowca. Kierowiec to może zasnąć tam. A taki łeb się rozpędzi i nie wyhamuje. Kamera była, pokazuje to miejsce właśnie. To najgorzej to rano jest, takie skorek. Kobita z Sejczęto patrzył. Nie, wjechał w nią. Nie wiem, czy z tego wiaduktu, nie, tej ciężarówka tutaj spadła. Tak, to ja tam mam zdjęcia z tego wypadku. Z oknami. Tak, ja mam zdjęcia z tego wypadku. A to jeszcze zrobiłem. W 2000 roku. Tak, w 2000 roku. A dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, chemikalia jakieś się rozlały też w tej 902. Poważny wypadek. To ja do czego wszystko chyba z gazety wiedział, nie? Człowiecza inna się dowiadywałem. Ale Radio Wiktoria też, Radio Wiktoria najszybsze było wtedy. Teraz jesteśmy szybsi niż gazeta. Nie, Radio Wiktoria było wtedy najszybsze. A. Paczki do Łodzi, ale to jest tylko... Też może mieć dużo wyświetleń, jak napisze, że linia kurierska DPD. To już jest nieoświetlone. To będzie w przyszłości zrobione oświetlenie. Co do tej 14 chcę usunąć pobocza, wiesz o tym? Co chcę usunąć? Pobocza chcę usunąć, zrobić jakąś 70. Tu? Tak, 14, tak co muszę robić. Jak słyszałem coś. Ścieżkę na rowerów mam się oddzielnie. Nie uciekniesz na pobocza, jak ci się ktoś przeciwko wyprzedzi. To niebezpieczne. Mówią, że szeroka droga sprzyja właśnie takim brawurze. Że na bratkach nie powinna być dla planery jakaś wolność podróżowania, bo nie wiem. Samochód co jedzie po 22, to wzbudza sensację. Wiesz, złodzieje też działają. Wtedy to mnie zatrzymało w 1.45. Ludzie też wykorzystują tą późną porę, także to jest z tego powodu ci